Yo, siema, witam serdecznie w kolejnym odcinku. Mamy dzisiaj piątek, początek weekendu, więc sobie jadę w las. W las sobie jadę spać. Nie wiem jeszcze gdzie, jadę, na razie znowu jadę do Puszczy Bukowej, ale tym razem nie mam już na pokładzie roweru, dzisiaj nie będę sobie jeździł, dzisiaj po prostu chilloutowa noc przy filmach. Mam parę filmów do obejrzenia, później wam pokażę jakie. W tej chwili jestem pod Auchan. Zrobiłem małe zakupki, napiję się dzisiaj piwka oczywiście. Postaram się już nie przemieszczać nigdzie. Jadę znaleźć miejscówkę. Coś tam już znalazłem sobie na mapie. Jadę sprawdzić, czy ta miejscówka nadaje się do spania. A jeżeli nie, to sobie coś znajdę w okolicy i po prostu prześpię się w lesie, w busie. Spanie w wanie, czas rozpocząć. Jadę. Słuchaj, ta berbajta, awaria Renaty. Jadę sobie, 2,5 tysiąca obrotów, spokojnie sobie jadę. Nagle takie... Tak jakby wąs z kompresora pierdyknął. Podejrzewam, że spadła rura z turbo, bo dalej jedzie i czym wyższe obroty, tym bardziej syczy, więc powtórka z Passata. Zapewne się tam nie dostanę, bo turbo jest z tyłu. I gdzie to spadło? Chyba, że od interkulera spadło tutaj gdzieś. Nie, tu jest. Tu wszystko jest. No nic. Odłączę turbo, będę jeździć bez turbiny na razie. W chacie sobie to zrobię. Trudno. No i powiem wam, że generalnie miałem jechać gdzie indziej, ale patrzcie, tu jaka miejscóweczka jest. Kurde, przecież tu można spać. I śmietnik jest. Tylko boję się, że kurczę, żeby jakieś miastuchy mi przyjechały wieczorem, chociaż już jest wieczór, jest godzina 20, więc raczej nie powinny być. Co to jest? Leśna szosa Kołowo-Glinna. No ciekawa sprawa, ciekawa. Jakbym sobie tutaj stanął, co wy o tym myślicie? Dobra, zaraz pomyślę. Posłuchajcie. Teraz nie słychać za bardzo, ale spróbuję podjechać tu kawałek i zobaczyć. Nie będzie słychać niestety. Dobra, nie widać mnie, spróbuję odłączyć te turbo. No nie widzicie mnie, ale odłączyłem wtyczkę od sterowania turbem i turbo się teraz nie załącza. Mogę jechać po prostu na desce, zapalił mi się wtedy taki o symbol świec żarowy, znaczy, że jest awaria. Nie ma, jest taki tryb serwisowy, powiedzmy, dojazdowy, nie dokładnie check engine, ale nie ma mocy, ale jedzie tak jak wiecie, jak wolno ssący diesel bez turbiny, no i ale nie syczy. I tak sobie mogę jeździć, sobie dojadę już do domu, co wtedy zrobię. A na razie, o, jaśnie się zrobiło. Jadę inną miejscówkę obczalić, jak będzie do dupy, to wrócę do tej. No i taka miejscóweczka. Nie podoba mi się. Nie podoba mi się, bo tutaj są, jest skrzyżowanie, jest jedna ulica, druga, trzecia, czwarta, tam, no tamto jest taka, wiecie, sobie. No i siedzenie też takie jest. Tam jest lepiej, bo mogę troszeczkę w lasach sobie wjechać. Znalazłem miejscóweczkę. Jak wam się podoba? Chyba fajna, co? Przede wszystkim jasna, bo tam jest strasznie ciemno. A tu mam fajne takie... Jaśniutko. Myślę, że tutaj samochód nikomu nie będzie przeszkadzał. Myślę, że nie. Jest fajnie, jasno i przyjemnie. Dobrze, że dzisiaj nie jest tak mega gorąco, wiecie? Tylko jest tak akurat. Dzisiaj nie będę ekskluzywnie gotował, ani smażył, piekł. Najadłem się w domu, obiadek zjadłem porządny, także już tutaj nie będę nic jadł. I tyle. Dzisiaj będę się drzwiał niezdrowo, chrupeczki, piweczko i te sprawy. Dobra, staję tutaj. Jednak przypiąłem turbinę z powrotem, słuchajcie, bo powyżej 2000 obrotów, raz, że on ledwo jedzie, no jedzie, da się jechać, tylko trzeba trzymać w zakresie do 2000, no i nie tej mocy takiej troszeczkę brakuje, a powyżej tu już się zaczyna krztusić i strasznie dym leci z tyłu, no bo wiadomo, składy się zmieniają, wszystko, turbina nie chodzi, te sprawy. A jak ją włączę, to turbina delikatnie dmucha, czyli nie spadł wąż gdzieś, nie mogę go zlokalizować, oczywiście na przedzie nic nie spadło, tylko tam, gdzie jest najgorszy dostęp, gdzie z tyłu, w komorze silnika, bo tutaj turbo jest trochę z tyłu, podejrzewam, że pękł wąż. Obawiam się pęknięcia dalszego, no ale jak już pęknie całkiem, to będzie to samo, co bym ściągnął po prostu z turbiny. No może nie, może nie. No zobaczymy. Będę się tym jutro przejmował. Teraz się będę chilloutował. Co jakiś czas przejedzie jakiś samochód jeden, jedyny, to tak to jest spoko. Akurat jak zacząłem kręcić, to zaczęli jeździć. Kurde, wiecie co? Tak jest zawsze. Tak jest zawsze, jak coś się mówi, że a, co jakiś czas przejedzie jeden samochód i tak jak tutaj na przykład, nie? Co jakiś czas przejedzie jeden samochód i kurde, o. Jeżdżą na stop. Nie jeżdżą. Chciałem powiedzieć, że nie ma tu w ogóle komarów, ale poszedłem kawałek dalej, tam na siusiu. Tak w ogóle też się przejść, zobaczyć co tam jest. To tak mi obsiadły, słuchajcie, takie chmary, tam w krzakach daleko.
że masakra. No kurde, jeżdżą teraz, zobaczcie, no to co mówiłem, no. Tak to ani jeden samochód, kurde, przez 15 minut nie przejechał. Siedzę sobie już w środeczku, zajadam chiperki. 21 godzina. Czas rozpocząć seans. O, mam elegancko. Kurde, zapomniałem pilota, którego sobie kupiłem. No i muszę niestety ręcznie działać. Zamierzam też się piwerkować. Piwerkować. Mam tutaj zimniutki piweczka. Dzisiaj będzie to tarny standardzik, taki no, może nie standardzik, ale o, perełka miodowa. Mam dwie takie sztuki, książęce złociste, znacie jak wygląda. I jeszcze sobie kupiłem, ale to na później, bo musi się schłodzić. Kupiłem sobie takie coś. Jest to stout czekoladowy jurajskie. No i to ma, powiem wam, zawsze szukam tych woltaży, nie mogę znaleźć, a jest tu. Słabe, 5% jak na czarne piwo, ciemne piwo, to jest bardzo słabe. Ale to jest taki stałcik, wiecie, osobiście robiłem mi stałta kiedyś, pyszny, pyszniasty. Co to jest? Jest to piwo typu stałt, ważone tradycyjną metodą górnej fermentacji. Czyli tak jak ja robiłem zawsze. Ciemny kolor oraz smak gorzkiej czekolady nadają piwu specjalne ciemne słody i polski chmiel. No, ciekawa propozycja, zobaczymy co to będzie. O, będziemy pić, ale zaczniemy tradycyjnie od perełki. Dużo ludzi nie lubi piw miodowych. Moja żona między innymi też nie lubi, a ja uwielbiam. Uwielbiam ten smak słodyczy, bo jestem łasuchem, lubię słodkie. No co ja na to poradzę? Co ja na to poradzę? Pokażę wam coś z nowości, co sobie kupiłem, aczkolwiek nie działa tak jak należy. Zobaczcie, jakie bydle sobie kupiłem. Jest to powerbank. Jak widzicie tutaj, to nie jest ozdoba, te pioruniki, tylko to jest po prostu ładowanie. Już wam pokażę. Jeżeli wasz telefon jest wyposażony w takie ładowanie, czyli ma cewkę, po prostu kładziemy. I się zaczyna ładować, nie? To jest bardzo fajna funkcja. No druga funkcja to też podaje wam tutaj procentowo naładowanie tego powerbanka, aczkolwiek tutaj to akurat nie działa, popsuło, tu jest popsute od samego początku. Ja tam wielki dialog z Chińczykiem prowadziłem, oczywiście na Aleksy skupiłem. Wystarczy raz naładować telefon, tutaj spada do 25%, co jest niemożliwe, słuchajcie, bo ponieważ ten bydlak mieści w sobie 20 ogniw 18650. Nie testowałem go w sensie ile ma, jaką ma pojemność, bo muszę to zrobić dopiero dokładnie, mierniczkiem takim swoim, ale ładowałem non-stop, wiecie, żony telefon, swój telefon, kogoś tam, tu już spadło dawno do zera, a mocy było, 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 było i cały czas ładował, cały czas, no, 20 ogniw, 18650, to jest niki wdmuchał, także na pewno tutaj jest tego, tylko po prostu jest spieprzone coś tutaj, ten wyświetlacz, no ale mi zależało generalnie na tym, o, nie, że kładziemy, czekajcie, gdzie on ma tą cewkę, o, zaczął ładować, taki zielony się pojawi, widzicie? No, na tym mi zależało. To jest bardzo fajna funkcja. Nie trzeba kabli, wiecie, tylko po prostu sobie kładę. O, cyk i się ładuje. Jest elegancko. Link do tego produktu dam wam oczywiście w opisie filmu. Co prawda mój model miał wyświetlacz spieprzony, ale to wiadomo, no różnie bywa. Ale sam powerbank jest po prostu genialny. Po prostu ja nie chciałem, bo mam trzy powerbanki takie małe, które mieszczą tam chyba po 8 ogniw, 18650. No i wiecie, trzeba trzy brać i to miesza się, to ten się właduje, trzeba następny wziąć. To jest dobre, jak się z rodziną jedzie, to ty masz jednego, ty masz drugiego, ty masz trzeciego i tak dalej. A jak ja jadę sam, to potrzebuję taki combo, power combo, który napędzi mi telefon, moje sprzęty do nagrywania oraz mój telewizor, czyli tablet Samsunga 10 cali. Do tego właśnie potrzebuję takiej mocy. Także no polecam, bo to jest bardzo fajne. Dobra, teraz się chilloutuję, będę sobie oglądał Robocopa. Bo dzisiaj mam ochotę na Robocop. Zarówno tego nowego, jak i starego. Mam wszystkie trzy części stare. To jest klasyk. Klasyk, na który się wychowałem. To były moje filmy, które uwielbiałem. Oglądałem je dziesiątki razy. I obejrzę jeszcze raz. Widelec to najlepszy otwieracz. Wasze zdrowie, moi kochani. Aby wam i mi wiodło się lepiej w kryzysie, jaki mamy. Zdrowie. Uwielbiam zimne piwo. A zimne mam za jaką sprawą? A za sprawą tego. Mam tu wkład, który na dzisiaj mi starczy, który ochładza mi tutaj moje piweczka i nie tylko piweczka. Powiem wam, że tak fajnie się tak wychillautować. Taki luz poczuć. Każdemu polecam. Po prostu pojechać sobie do lasu. Nawet pod namy tak nie macie auta. TV-a widać w środku. No tak z zewnątrz, jak ktoś przejeżdża, no to widzi, nie? Że tam filmy ci. Ale mniejsza o to. Kurde, pewnie mnie nie widzicie. No nic na GoPro nie widać. Ale zapewniam was, że tu jestem. Teraz mnie widać. Powiem wam, że ja dzisiaj nie planowałem w ogóle, że będę nagrywał cokolwiek. Po prostu o tak chciałem sobie po prostu pojechać do lasu, pochillautować, pomyśleć. Mam parę spraw do przemyślenia.
tak wyszło, ale jak już jestem, to nagram dla Was cokolwiek to będzie. Komu się spodoba, to mu się spodoba, komu się nie spodoba, to się nie spodoba. A grunże jest fajnie. Dobra, idę do środka, bo tak głupi widok taki z tej latarki jest. Najgorzej, kurde, że mi Renata nawaliła, ale dobrze, że teraz... O, tu znacznie lepiej, nie? Dobrze, że teraz Renata mi nawaliła, kurde, a nie jakbym jechał nad morze. Co prawda to jest taka mała awaria, z którą da się żyć i da się jechać. Ewentualnie gorzej jest tak, jak staniemy całkowicie, nie? Jak moja pierwsza awaria, która była, urwało się kółko z wymagania, no to zerwało cały pasek, no nie szło jechać. To od bidy da się jechać. No ale trzeba zajrzeć, co tam się stało, kupić część i ją wymienić po prostu. Jakiś po prostu wąż chyba strzelił. Tak jak SK już mówiłem w Passacie B5. Też ją wymieniałem. Dobra, oglądam dalej. Okazało się, że nie mam Robocopa tego nowego. Ale wiecie co, zaraz tego ściągnę i obejrzę jako drugi. Na razie wyglądam sobie jedynkę z 89 chyba roku, zdaje się, też fajna. O kurde. Cyk, fu. Kurde, musiałem założyć bluzę, bo trochę, powiem Wam, już zimno. Teraz wyszedłem na siusiu, bo pierniczyłem już dwa piwka i siku się chce, nie? No i wylazłem sobie, zerwał się lekki wiaterek, ale to nic. No i tak patrzę na pogodę, noc ma być spokojna, ma spaść do 12 stopni temperatura. Ja już, jak widzicie, zbiornik Webasto, czyli ogrzewania postojowego, chińskiego ogrzewania postojowego, mam pusty. Oczywiście mogłem go napełnić, mam taki pewien sposób, tam jest pompeczka i te sprawy, ale nie o to chodzi. Już spuściłem, bo jak wiecie, będę przerabiał to ogrzewanie. Będę przenosił pompkę pod maskę troszeczkę dalej, bo w tej chwili jest o dokładnie pode mną praktycznie w zimę. Puka troszeczkę i przeniosę to wszystko tam. Dodatkowo obłożę jakimś wyciszeniem. Zresztą zobaczymy, jak to wyjdzie. Ale nie o to chodzi. Chciałem zobaczyć pogodę, bo jutro od 9 ma niby padać. No, co chwila się przesuwa. Wcześniej miało być o 4 rano, teraz jest 9. Także... A wyjdzie na to, że w ogóle nie będzie padać. No i tak to jest. I teraz przyszła pora na telesfora. Nie, przyszła pora, słuchajcie, aby sprawdzić... Ła! Korek mnie ugryzł. Przyszła pora, żeby sprawdzić stouta czekoladowego. Jak wiecie, ja jestem miłośnikiem w ogóle i fanem piw ciemnych. Bardzo lubię różne testowanie piw ciemnych, to ja bardzo lubię. Nie tak dawno byłem w pubie. Pub się nazywa Office, jest u nas na takim starym mieście. Piłem tam piwo, kupiłem puszkę ciemnego piwa, kosztowało mnie 22 zł za pół litra, słuchajcie. To bardzo drogo, ale w życiu takiego piwa nie piłem. Ciemne. Mocne, jak jasna cholera, słuchajcie, one miały 12%. Tak, są takie piwa dla niedowiarków. Oczywiście piwo kraftowe, ale jak się lało, słuchajcie, do kufla z puszki, to one były takie gęste, jak smoła. No i czarne oczywiście, czarne jak smoła też, nie? Ale mówię Wam, gęściutkie. Dałem kumplom spróbować, to kurde, w niebo wzięci. Ale jest to takie piwo, wiecie, nie to żeby chlać, tak wiecie. No, takie to można, wiecie, chlać 2, 3, 4. Aż do, że tak powiem, napier dzielenia się, że tak powiem. A takie piwa ciemne, mocne, może to nie, ale te są, o którym wspominałem, za 22 zł, no to już Wam powiem, że takie piwo to się raczy długo pije. O, znaczy raczy, długo pije po prostu, bo to jest piwo do delektowania się, a nie do uchlania. A milk stout czekoladowy, no cóż, otwieramy, sprawdzimy, jak smakuje. Widzicie, jakieś samochody tam przejeżdżają. Kurde, i te jeżdżą parami, słuchajcie. Jeden przejedzie drugi, jeden albo nawet trzy na raz, później spokój, pół godziny, nic nie jedzie. Mamy godzinę 22:46. Dobra, jak to smakuje? Może najpierw jak pachnie? Wiecie, piweczka kraftowego nie powinno pić się z butelczyny. Takie piwko jest dostojnym piwkiem, powinno się go pić z pokalu. Ale aczkolwiek jestem w takich warunkach, van life'owych bardziej, więc no nie mam tutaj pokalu, bo pokal by się zbił, a plastiku nie cierpię, więc plastików nie będę pił. Dobra, Marcin, gadasz. Jak to pachnie, słuchajcie. Pachnie jak mokry karton. Nie wyczuwam tu czekolady jak na razie. Kurde, jak kopyra z kanału Kopyra, coś tam. Nie, ale przypomina mi to mokry karton. Jak wiecie, pałam się ostatnio produkcją brykietu z papieru, więc podobny zapach jest. Dobra, próbujemy. Zapach zapachem, ale zobaczymy, jak pachnie. Tak nadmienię, ostatnio piłem kawę, która pachniała jak szczyny. Autentycznie. Świeża kawa, ziarnista, jak się otworzyło, walnęło normalnie takimi szczynami. Po zmieleniu jeszcze gorzej, ten aromat, takimi, wiecie, siki totalne. Ale po zalaniu, zaparzeniu.
nieba w gębie. Nie pamiętam nazwy tej kawy, mniejsza o to. Dobra, próbujemy piwka. Stout czekoladowy jurajskie. Mnie nie smakuje. Mnie nie smakuje, bo jest... Nie wiem, czemu tu pisze stout czekoladowy. Nie wyczuwam tu w ogóle czekolady. Bardziej to jest takie piwo bardzo gorzkie. Czuć tą gorzkość taką, nawet jak się wypije. W pierwszej chwili może nie, ale ten taki posmak i ten później takie, to się czuje samą gorycz. Nie lubię takich piw. Mój Milk Stout był zupełnie lepszy. No to jest stout zwykły. Raczej nie zapałam miłością do niego. Wypiję, bo szkoda piwa, prawda? 7 zeta chyba za niego dałem. Tak mi się wydaje, nie pamiętam w tej chwili, czy 6 z kawałkiem. Ale nie polecam. Mi nie smakuje. Słuchajcie, miało nie być gotowania, ale zgłodniałem, kurde. W sumie nie będzie gotowania, tylko będzie odgrzewanie. Tutaj mam... Nie, to nie są gołąbki. Tu mam... Po prostu wziąłem sobie obiad, który został. No jest godzina 23, na obiad trochę za późno. Ale żeby się nie zmarnowała, głodny jestem, nie będę jadł nic innego. Więc odgrzeję sobie obiad dzisiejszy, który jedliśmy. A jest tutaj marchewka z groszkiem. Na gęsto pyszna. Ziemniaczki oraz kotlet mielony. Wszystko sam robiłem oczywiście. Więc sobie teraz odgrzeję. W tym oto tutaj ładnym, gustownym garnczku. To właśnie dodam do ziemniaczków. O Jezu, jak się wylewa. Dobra, chwilę to zajmie, co tu się dzieje. Aha, dobra. Kurde, ten wybuch to mnie zawsze rozpierdziela. Tak to wygląda. Niech się grzeje. Tu piękne ziemniaczki z mielonymi. Trochę jeden połamany. Mało mięska, ale na noc się nie będziemy najadać, więc nie ma co. No dobra, czekam aż się podgrzeje. Działam dalej. Marchewka z groszkiem gotowa. Na razie niech sobie tutaj postoi. Teraz tak, wylejemy wodę. Ale wieje. Wyleję ten wrzątek, żeby się nie oblać tylko. Cyk, ale wieje na dworzu, wiecie? Dobra. Odparuję tylko to, co ma odparować. I wrzucimy zawartość tego pięknego słoja. Marchewkę z groszkiem wsadzimy tutaj o, pod kołderkę. Zgasimy. I teraz tak, kotlecik. Patrz, jaki piękny, kurde. Sam mieliłem łopatkę, także spoko, luz. Na ziemniaku trochę za dużo wziąłem, ale to... Teraz je trochę tu podgrzejemy, o. Dużo tego jest. Podgrzejemy wszystko, niech ładnie sobie popichci się, o. I zaraz będzie żarełko fajne miał. Kurde, jeszcze gorąco zrobiło, słuchajcie. Od tego pichcenia tutaj. Jemy, gotowe. Nie wiem, jak tego położyć, tu spalę to? Nie, nie spalę. Marcheweczka z groszkiem, kurde, jaka gorąca. I wywalamy wszystko. A! I patrzcie, jakie żarełko Marcelek ma, kurde, pikne. Pewnie nieraz jedliście marchewkę z groszkiem plus mielone. A powiem wam, że dziś wyjątkowo dobrze mi wyszła ta marcheweczka z groszkiem. Pyszna. Dwudziesta. Trzecia 30. A ja jem już praktycznie, no dzisiejszy obiad jeszcze. Chciałem powiedzieć wczorajszy. Pycha. Polecam wam. Marchewka z groszkiem i mielone. Z łopatki. Pojedzone. Czas dokończyć film. Zostało mi jeszcze jedno piwko. Samochody przejeżdżałem co jakiś czas. Ale nie jest to jakieś upierdliwe zjawisko. Otworzę busa, się wywietrzy trochę od tej pary, kurczę, bo gorąco w środku jak jasna cholera. Czy nic nie widać. Ciemno wszędzie, jak widzicie. Tak wygląda moja lodzia szyderców. A na dworzu jest ciepło. Mam 14 stopni, jestem w samej koszulce. I jest naprawdę, powiem wam, przyzwoicie. Może otworzę jeszcze tamten. Słuchajcie, nie ma ani jednego komara. To bardzo dobra wiadomość, nie? Dobra, niech się przewietrzy i idę do środka. Siemano, witam z rana jak śmietana. 14 stopni zimno, trochę, ale to nic. Jak widzicie, pogoda taka sobie. Niby miało padać, ale nie pada. I bardzo dobrze. Czas na jakąś poranną kawkę i cisnę do domu. Nocka fajna. Znowu w takich pięknych okolicznościach się spało. Jest bardzo fajnie. Idziemy do busa na jakąś kawę. Trzeba zrobić kawiaratta kolorowych jarmarków. Dobra, starczy. Jeść nie będę, bo mi się nie chce. Jezu, jak oni robią te korki, które nie pasują. O!
coś przecieka. Czemu to? Co do... No przecieka. O. Ty, Marcel, żeś tej wody wlał? Jezus. Powiem wam, że ta kuchenka jest bardzo wysokokaloryczna, jeżeli chodzi o podgrzewanie, naprawdę. Jak dałem na maksa kiedyś, to normalnie, kurde, moment i się zagotowała. No nic, piję kawkę, pojem trochę płatków takich na sucho, obejrzę film do końca i będę się zwijał. Nocka była fajna. Spałem dobre bite 7 godzin, to wystarczy. Trochę nie mogłem spać przez ten samochód, bo jak zawsze coś się popsuje, to zawsze to myślę, co tam się mogło stać i... No i kurde, ile będzie mnie to kosztować, nie? Jak zwykle. Bo raczej nie uda się naprawić czegoś pękniętego. I będę łatał przecież, jak mam gdzieś jechać. Trzeba będzie wymienić. No ale trzeba będzie się tylko dostać, a tutaj jest ciężko się dostać, ale zobaczymy. Właśnie, zobaczmy, czy będzie ma padać. O! No proszę, już się zmieniło, już ma nie padać. Ma padać dopiero o 13. Tyle, jeżeli chodzi o prognozy pogody. Tak jest, kurde, za każdym razem. Nie ma żadnych wiadomości, nikt do mnie nie pisze. Wow, wow. Mamy dzisiaj sobotę. Wow, wszyscy śpią. Dobra, piję kawę, zwijam się na chatę i kończymy tego van life'a. Trzymajcie się, do następnego, cześć! Jeszcze tak na chwilę wam dupę zawrócę. Zobaczcie, jaka ulewa. Leje jak zebra. A ja rozbabrałem, słuchajcie, Renatę, żeby zobaczyć, co się stało z tym turbo znikającym. I się okazało, że stało się dokładnie to samo, co w Passacie, któregoś razu żona jechała, też był wystrzał. Źle zapięta spinka. Takie spinki są, jest rura, wchodzi w turbinę, z tworzywa. Z taką spinką metalową jest zatrzaśnięte, no i to się wyczepiło i po prostu ona tak wisiała, dlatego część ciśnienia wchodziło, część nie wychodziło i dlatego tak było. Niestety wyciągając to, ta sprężynka wpadła mi gdzieś tam wewnątrz, kurde, no i dupa i nie wiem. Na razie zrobiłem tak na patencie, coś tam przycisnąłem z góry tą rurkę, bo można było docisnąć do turbiny, zobaczymy, może dojadę jakoś delikatnie, nie będę forsował samochodu, więc jakoś dojadę. No to tyle chciałem powiedzieć.